ziemniaki, obieramy, płuczemy, kroimy na frytki, talerz, ręcznik, odsączamy. Patelnia, rozgrzewamy olej, talerz, ręcznik, ziemniaki, smażymy aż będą rumiane. Ściągamy, odsączamy, studzimy olej. Rondelek, rozgrzewamy, masło, groszek konserwowy, odsączamy, dodajemy. Sól, czarny pieprz, mieszamy, świeża mięta, drobno kroimy i siup. Mieszamy, lekko ugniatamy. Miska, piwo, sól, biały pieprz, mąka, mieszamy. Przelewamy ciasto, talerz, mąka, polędwica z dorsza, czarny pieprz, sól. Panierujemy w mące i cieście. Rozgrzewamy tłuszcz, smażymy przez kilka minut, aż będzie rumiany. Ściągamy i odsączamy. Drugi raz smażymy frytki przez minutę. Odsączamy, podajemy z groszkiem i miętą. I cieszymy się smakiem.